Także witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tej strony. Oczywiście Mietek, ja was witam w kolejnym odcinku ze serii Bracia na Polskiej Farmie. Na początku tego materiału standardowo proszę o zostawienie łapki w górę, oczywiście przed obejrzeniem tego filmu. Nie zapomnijcie także o subskrypcji na kanale, także dajcie suba, dajcie łapkę w górę i napiszcie komentarz oczywiście z hashtagiem, jeżeli chcecie, żebym przypił wam serduszko, to wystarczy, że po dzisiejszym odcinku napiszecie hashtag, a jak widzicie ogólnie się zmieniła pora roku oczywiście na serii naszej, także napiszcie ogólnie hashtag śnieg, a ja oczywiście przypnę wam serduszko. I także zapraszam na grupę na Facebooku, link macie odpalany oczywiście w opisie. Jak możecie zauważyć, nadeszła ogólnie widzowie już zima, w sumie długo wyczekiwana tak naprawdę na serii, miała być ona już ogólnie dawno, ale dokończyliśmy na poprzednim odcinku, w sensie na poprzednim, no na poprzednim jak na poprzednim, bo ja to ogólnie sobie dokończyłem jeszcze poza odcinkiem, bo jak widzicie ogólnie już kukurydza, znaczy się nasieczkę, co była kukurydza, została już skoszona, została już ubita, no i jak widzicie fermentacja oczywiście trwa tego silosu. Tutaj kiszonki, ją chyba można już tak naprawdę otworzyć, tak. Ten silos ogólnie widzę, można ją otworzyć, ale my tego nie otwieramy na zimie, bo my to nie musimy otwierać. Bo po co, skoro... Kurwa mać, czekajcie, tutaj bo śnieg pada, ja dźwignia mam zamknięty w tej... w oborze. Dobra, muszę widzę obora zamknąć. A tutaj? Kurwa, czekajcie, widzę, bo wszędzie jest pootwierane. Ja to widzę, pozamykam, bo śniegu napada mi. Ty, ja pierdolę, dlaczego widzę tutaj jest zamknięty? Garaż nie jest widzę zamknięty, zobaczcie co się stało, cholera jasna. Kurwa, cały garaż mi został zasypany. Tutaj widzę, mam przygotowane ogólnie tego, sanki jaki stary mam. Dzisiaj widzę, może na odcinku zrobimy kulik ze sąsiadem Indorem. Ale widzę, kurwa, cały garaż mi zasypało. Cały tutaj widzę ten ganek malutki, nie? Bo kurwa, jak to się widzę stało, że ogólnie to nie były zamknięte te drzwi, nie? Wiecie, był śnieg i znaczy się wiatr był, śnieg padał, widzę, napadało mi do środka tutaj do tego, nie? Do garażu, dobra, chuj, napadało to napadało, nie? To w sumie nic z tym nie zrobimy. Ważne, żeby tutaj... Czekajcie, bo kurwa, kury. Kury powychodziły, ja zamknę tutaj tego siatkę. Mietek Asfalt! Ty, Mietek Asfalt! O, witam serdecznie, witam sąsiada! Indor. Kurwa, przypaj mi, jak zasypało mi, chłopie. A mnie tak samo zasypało, popatrz, ja mam całą gospodarkę, mam zasypaną. No, tak nie spodziewałem się, tak, kurwa, że taka zima dzisiaj nadejdzie. No nie, została ona zima. Słuchaj, drogi nieposznieżane, nikt nie jeździ, nie odśnieża. Kto się w ogóle zajmuje tymi drogami, żeby to odśnieżać? Ile czapkę założyłeś? Prezydent! Prezydent! Tak, prezydent miał uśnieżać, ale on zachorował i nie ma kto uśnieżać. O kurwa, czekaj, to co teraz? Trzeszczy, nie możemy gadać. A co ty kurwa przyjechałeś tym meczokiem, co to będziesz robił? A przejechałem się, bo dawno na chodzi nie był. Nie wiem czy odpali w zimie, bo to mróz jest, nie wiem, ile tam chyba z minus 5. Na pewno Sosia, jest. Słuchaj, to tego. Nie ma kto odśnieżać. Kurwa, gospodarka cała zasypana. Dzisiaj może jakiś kulik byśmy zrobili, co? Masz tego, Sanki? Jest. No jest inny problem, bo mi krowa spierniczyła. Kto ci uciekł? Krowa! Jak kurwa mi. Krowa? No mówię ci, kurwa krowa na podłużu chodzi se. Mam szczęście, że mam zagrodzone wszędzie. No a nie, to nie jak wszędzie. Jak ona ci wyjrza? W sensie z łańcucha się zrywała i normalnie chodzi po podwórku? No, ja mi się ci. To nie chce wierzyć. No mówię ci serio, to się chyba wyjdzie. Czekaj, ja otwieram, ja do ciebie idę. Jak normalnie kurwa krowa chodzi na podwórku? No i pasowałoby ją kurwa zagonić, żebyś właśnie tu przyjechałem do ciebie, żebyś mi pomógł. Dobra, krowę zagonić, tak? Do stajni. No. To nie ma problemu, to poczekaj, ja zaraz tego. Tylko, że ja nie wiem jak ja ciunikiem pojadę. Dobra, ja pojadę za torem. To miałem tym w crossem przyjechać, ale tym się przyjechałem. Czekajcie, widzę, ja wszędzie widzę drzwi pozamykam, wiecie, bo tu widzę pada, teraz śnieg jest. Zmieniła się, widzę, pora roku oczywiście, zamykamy widzę wszędzie. Tutaj szyby z tyłu zamkniemy, dach sobie też zamkniemy. Drzwi sobie wszystkie też tak samo pozamykamy. Tylko sąsiad, powiedz mi, jak ja mam tutaj zamykane ten dach, ty mi to powiedz. Ja już pojechałem. No to ja wiem, że ty pojechałeś. Kurwa, dobra, ja, ja sobie zamknę tego, ja sobie zamknę tutaj dach. Bo dach widzę, nie może być otwarty. Nie wiem jak to kurwa uciekło w ogóle. Nie wiem sposobem, jak to mógł ucieknąć. Nie wiem pojęcia. Ty sąsiad? No co jest? Ja nie mogę dachu zamknąć. O, dobra, dach się zamknął. Wszystko pozamykane? Dobra, ty ja do ciebie tam jadę, to krowę poszukamy. A ty się krowa jest na podwórku, nie? Bo ona ci nie uciekła z bramy, chyba nie uciekła ci, nie? Właśnie, że jest tutaj, kurwa bramo, ja uciekłam mi. Ty kurwa sąsiad, bo tutaj ślisko jest, jak ty ogólnie jeździsz, ty masz ziemówki czy jak? Bo powiem ci, że nie ślisko jest, ogólnie nie jest tego, nie jest posypane. Ja mam łańcuchy. No, zobaczcie co się stało. Mi, że było. Kurwa krowa normalnie stoi na podwórku. Ty sąsiad, krowa ci ucieka ze stajni. Ty weź bramę zamknij, bo kurwa jak ona ucieknie nam. Bo ty masz chyba tylko jedną krowę, nie?
dwie chyba miałem. Ja masz kurę, ty w sumie nawet nie wiesz ile masz w sumie krów. Ja ci ostatnio dałem rozrzutnik po kukurydzy, nie? Ty normalnie widzę, zobacz, normalnie krowa stoi na podwórku. Sąsiadowi uciekła indorowi. Zmarznięta. Kurwa, ale zmarznięta taka. Ja, ale ty masz taki ten tutaj założony na nim. Czekaj, to tutaj zostanie, czy dzieje udajemy, czy do stodoły? To może ty ma im włożyć ten normalnie, tym się zywa... wozem konnym. Ty, a weź spróbuj na nią tego wsiąść, dasz radę? Siadłem na nią. Ty, ona normalnie, ty kurwa sąsiad, bo ona ucieka mi, jebie to, gdzie ty jesteś, sąsiad? No kurwa, nie to się kurwa, weź z tego, weź, gdzie ty jesteś, kurwa, gdzie ty poczuć? Krowa mi ucieka. Ty, bo ona mi chyba chce tego. Na roga. O kurwa, czekaj, ona mi na rogi na weźmie. Ty sąsiad, bo ja nie wiem, co mam z tym robić, bo no. Ona się spuszyła. Jak spuszyła? Sąsiad, weź iść po sznurek. Bo ona jest jakaś dziwna, ona jest jakaś opętana. Idę wziąć sznurek. Weź sznurek przynieś, bo kurwa ja się boję, bo ona jest jakaś opętana. Ja ją będę trzymał za rogi, jakby co. Ona mi teraz nie ucieknie. Tylko nie wiem, czy ona tutaj z tego ogrodka uciekła. Czy z innego, nie wiem. Ty to gdzie ją dajemy, bo ja nie wiem, bo ja na razie ją trzymam, ale ja się boję jej. Ona jest cielna chyba, bo parka ona szeroka jest. Ona dobra, kurwa jest gruba beczka. Dobra, ale tu ją kurwa zaprowadzić? Gdzie? No tutaj. A do świadka ta chyba się nie zmieści, bo ona chyba za grube te drzwi, żeby to weszło. A tutaj? Tutaj? No tutaj tym bardziej. Ty, kurwa, czekaj, bo torbę zasypało cały śniegiem. No, z bombą. Czekaj, ty, tu klas stoi konsul. Dobra, weź to spróbuj, ja będę ją tego, ja będę ją brał za rogi, będę ją pchał, bo sznurka nie masz, czy masz sznurek? Nie mam sznurka. Dobra, to tak, to weź tego, ja będę prowadził i będziemy szli tam z nią do stajni. No chodź, chodź Mućka, no weź tam tego, pchaj ją z drugiej strony, no chodź powolutku. Tutaj elegant. Ty kurwa, to czekaj, bo on się znowu spuszyła. Powolutku, już, tutaj, chodź. Nie, tam nie idziemy w tą stronę. Sąsiad, bo ona chce iść do stodoły. To gdzie ją? No to kurwa, chyba tutaj, nie? Tam gdzie reszta stoi. O, no powolutku, tutaj. Chyba to nie wejdzie sąsiad, ona chyba za gruba. Musiałam sobie jeść. Ona nie chce wejść, ona za gruba jest. To ja gdzie indziej schowam ją. To gdzie ją dasz? Tutaj otworzysz ten garaż? Osobno. Tak, osobno ona będzie. Dobra, to czekaj, już otwieram jej. Co ty tu masz? A co ci to powiedzieć? To nie masz nic, to może otworzyć, to możesz wchodzić tutaj, no. Weź się zaprowadzi tutaj. To chyba warsztat jest. Wejdzie? Kurwa, ona też nie wejdzie tutaj. Jak kurwa nie wejdzie? Dupa mu się zablokowała i... Jak kurwa się jej dupa zablokowana, jak dupa jest cała ta... To nie wiem. Co się stało? Co ona nie chce iść? Pokaż mi sąsiad tę krowę. No weź ty wiedz. Ja to sama do prowadzę zaraz za dupę. Kurwa, by się krowę teraz znaczy, miałem co innego robić. Ja chcę podłużyć odśnieżyć, bo tak no, nie zadało. No sąsiad, ewidentnie on tutaj nie wejdzie. Dobra, weź otwórz tamten garaż ostatni. Co ty tam w ogóle trzymasz? Coś tutaj? Mówię ci serio, ty, kurwa maszynę tam trzymasz, to nic tam nie będzie. Miałem gdzieś uśnieżać, kurwa. Dobra, sąsiad, bo... ja chyba ewidentnie ta krowa chyba do tego, do domu zaprowadzimy ci ją. No, na łóżko może tutaj? To chyba też nie wejdzie. Kombaj tam jest. Jaki kombaj? To żona kombajnu nie ma. No tutaj dawaj, wiedz tutaj. Dawaj to. No bo rano wchodzę. Co? Gdzie on poszedł? Do lasu. No dobra, wiesz gdzie, dawaj, chodź tutaj z nią. To dawaj tam, gdzie jest tego, gdzie jest prasa. Kurwa, czekaj, bo ja szoka, zaraz rozpierdoli. Chodź. Woli! Biegnie szybko. Czekaj, kurwa, bo ona się spuszyła. Tutaj. Kurwa, tego nie w prasę. Ja pierdolę, w prasę uderzyła. Słuchajcie, cała prasa się rozwaliła. Ja potem ją chyba sprzedam, mi się zdaje. Sprzedasz ją? To weź ją sprzedaj. Dawaj tutaj o ją. Do tyłu weź ją cofnij. Dobra, niech stoi. Weź tego, ja przyniosę jej słomę. Masz jakąś słomę albo siano? Mam na górze. Dobra, idę przynieść kurwa wiązkę słomy. Ona może będzie stać, jak przyniosę jej. Tylko słomy chyba ja nie mam. No słomy nie ma, sąsia, ale siano masz, to siano się przyda. Zjedli wszystko. To ja dam siano i ona będzie stała sobie. Ty weź ją sprzedaż lepiej, bo to kurwa jest jakiś diabeł. To nawet nie chce chodzić. To chyba byg jest, nie wiem czy to jest. No nie chce się tego, nie chce się słuchać. Nie wiem. Dobra, da mi tutaj omachnij się. Dobra, sąsiad, idziemy robić kulik, czy co idziemy robić? Nie wiem, ja miałem uśnieżyć podwórze, bo syn miał przyjechać. No ja też miałem uśnieżyć podwórze, ale ja nie mam czym, ja bym musiał chyba do tego pojechać, do prezydenta. Ty, bo to tego chama ci zasypało. Na ty, może ci da? Może ci da, czy nie? Co mi da? Właśnie tego... Czy mi pożyczy tego Jindiera z tym? No. To ja zaraz pojadę do niego. Czekaj, bo u ciebie ciągnik zostawiłem, ja jadę BM-ką. Może się nie wyjebie, bo ja na letnik zostawiłem ją. Znaczy się mam ją na letnik, nie? Ale lód jest. A ślisko, nie? Ale nie ma tak śniegu, powiem ci, śniegu nie ma tak na drodze. Stopniało trochę. To nie? Troszkę stopniało, ale powiem ci, że jest dosyć ślisko jest, a wiesz, ja nie mam tych. Ja nie mam opon zimowych, tylko mam, znaczy się, no letni mam, nie? O kurwa, czekaj, sąsiad, bo serio jest ślisko, nie?
A co ty mówisz, że jakieś kuli, jakieś kuliki w łebce strzelali? No kuli chcieliśmy zrobić, przecież tam miałeś chyba sanki leżały ci na paletach, nie? Jakieś sanki mam, bo tu miał ten, Krystek miał je, ten, się bawić, wiesz. Miał gdzieś ze szkołą miał gdzieś jechać, jakiś na kulik jakiś. Ty, co on się, kurwa, ja nie wiem, czy ja tam przyjadę do niego, bo ta polna droga została zasypana. To może ci trzeba jeszcze wyciągać, powiedz. Dobra, czekaj, elegancko jedzie. Ale w sumie, dlaczego ta droga jest zasypana, skoro tutaj kościół jest? Ludzie do kościoła też chodzą, nie? Dobra, jadę po tej polnej drodze, zaraz do niego. Ty, ale jest, mam map podpięty tego, pług do Jindira. Co? No mam, no. On czekaj, do niego zajrzę na posesję. BMK widzę stoi, także nie, to się Mercedes stoi, widzę. Ty, ale on coś tu ogólnie śniedzą, kawałeczek. Ale nie wiem, czemu nie skończył. Pierdzielisz. Widzicie, widzowie, tutaj stoi sobie John Deere z podpiętym pługiem, Samasza, ale widzowie, tego sołtysa nie ma ogólnie, no coś jest sołtysa prezydenta. Czekajcie, bo tu łańcuch jeszcze jest. Nie wiem, czy on klucze chyba ma w środku, czy nie ma. Nie, zamknięte, widzowie, jest niestety. Także my tu nic nie zrobimy. Prezydenta nie ma. Widzę, że tam w domu ogólnie telewizor ogląda. Kurwa, mać. Nie ma go? Nie ma go. Kurwa, nie ma go, musi być. Ładnie mu w to okno może otworzyć. Bo może zapił, bo to wiesz, święta. Wiesz, ale tu u niego nie trzeba pukać w okno, czy tam stukać, nie? Bo on i tak czego? Ma kamerę, także on widzi, kto tego, nie? Bo on ma te wszystkie czujniki zamontowane. Bo to wiesz, to jest taki dom zabezpieczony, że tutaj spokój. Kurwa, ale go nie widać, sąsiad. Co to się wyrabia? Co to, kurwa? Witam serdecznie prezydenta. Czego pan weszł? No, co to prezydent nic nie odśnieża? Tutaj mieszkańcy się skarżą, że zasypane jest. Nie ma komu, bo ja jestem chory. Przeziębiony trochę, musiałem wyjść. Ja tutaj przyszedłem z tym, ja przyszedłem tutaj z prośbą wielką. Jaką? No ja bym chciał pożyczyć tego Jindira z pługiem, ja bym to chciał podśnieżać. Słuchaj, a roboty szukasz? Właśnie pasowałoby uśnieżyć drogi. I jak chcesz, to jeszcze możesz sobie gospodarkę uśnieżyć. Za 100 zł. Ale to ja mogę sobie, ale tobie uśnieżyć? No mi dzisiaj, kurwa, uśnieżyć to nie za bardzo, bo dziś... Bo ja do lekarza jadę, wiesz? A, bo ja tego, bo ja tutaj ludzie się skarżą, ja bym tutaj chciał podśnieżać sobie, nie? To jak od razu ludziom podśnieżać, no wiesz, dobra. Drogi wszystkie. Bo miał przyjechać tym pracownik, a pracownika nie było. To weź mi daj klucze, ja tutaj sobie wezmę do Jindira wsiądę. A ty musisz jeździć? No. Ale płacę za godzinę 100 zł. Dobra. No. Masz pierwszy, ale ja. I wiesz, jak się w czy nie? Co? Ty wiesz, jak pani Metko się w ogóle tam jeździ, czy nie? Wiem, tylko muszę pługo stawić, tylko nie wiem po taki to ten... Pan stestuje to tyło, mi podłużę sprawdzi. Ośnieży kawałek, czy ten pług jest, bo to ten pług jest nowy. Przywiezi mi dopiero. Jak? No, trzeba tak chyba zrobić. Działa wszystko, czy nie działa? O, to w tą stronę, a to chyba w tą stronę, nie? No i właśnie, przypominam, że będzie właśnie ten. Chyba jutro, albo pojutrze te wyścigi rajdów ma być. O właśnie, no a kiedy te wyścigi będą, sąsiad? Jaki książek, kiedy jestem prezydent? Pan prezydent? Banku. Ludzi nie znasz? Wiesz, kiedy będzie? Chyba jutro może będzie. Jutro? Chyba ogłoszenie, nie wiem, ogłoszenie tam nie wisi? No ogłoszenia żadnego nie było, bo nie dawałeś mi. Jak nie? Jak na internecie jest. Internetu. Dobra, sąsiad, na ty się sąsiad, prezydencie to chodzi, działa elegancko. To dobra, no to dobra. Dobra, to ja jadę z tym. Bo ja muszę w domu wtedy być, kurwa, jakby tu mi tu śnieżył, bo to będziesz moje kurwa mi wjechać. Dobra, a tę drogę ci też odśnieżyć, to polną? Jak dałbyś radę, to da zagieś kurwa. Dobra, to spuszczam, ja to odśnieżam. Ośnież tutaj, jak da radę, w ogóle. O, to jest ciężko. To musisz bardziej, wiesz, na jedną stronę, wiesz, tak zrobić. O, wyjazd dałeś mi, bo ja miałem do lekarza jechać. Dobra, od razu za tobą będę jechał. Za tobą od razu będę jechał już. Dobra. Miałem jechać. Może mi przypiszą mi, kurwa, może. Nie. Będzie w ogóle działać? Ty, dobra, widzę, bo to działa. Elegancko sobie widzę wyjeździemy, odśnieżamy, nie? Odśnieżymy sobie jedzenie podwórko, od razu widzę, pojedziemy do sąsiada jeszcze od tego. Odśnieżymy. No to ja teraz elegancko będę mogli sobie jechać do kościoła, zobaczcie tutaj, gdzie sobie elegancko to. A to nie dało radę więcej? Co? Ej, pani Mietko, asfalt. No? To nie dało bardziej jeszcze niżej? Nie da się? Nie. Uśnieżyć? Nie. No to kurwa, to dużo nie ma takie reski chyba mi się daje tutaj. Ja za tobą jadę, z tyłu. No tutaj mało co łapie, bo mało co śniegu popadało tak naprawdę.
Kościół też zasypało, ludzi też zasypało. Na co oni czekają? Co oni dziś Wigilia jest? Właśnie tego, w kościele by trzeba było jeszcze odśnieżyć. A kościele to ksiądz. O księdzu nic nie gadali. Nic nie gadali? Nie, tylko masz drogi tutaj śnieżyć i podwórze sobie możesz śnieżyć. Ja przyjadę za godzinę czasu. Dobra. To mi potem uśnieżysz ten, podwórze. No. No nara. Ale widzowie, to elegancko śnieżę. Tutaj sobie za drogi nie trzeba odśnieżyć, bo ona w sumie widzowie jest zasypana, ale ona jest taka jakby odśnieżona, nie? Bo widzicie, tutaj jest wyjeżdżone, dobra. Ja jadę widzowie na pewno do siebie na gospodarkę. Ja o siebie widzowie odśnieżę. Przy okazji widzowie pojadę chyba do sąsiada Indora odśnieżę, no. To w sumie odśnieżymy i widzowie będzie chyba dzisiaj koniec na odcinku, nie? Chyba tak to widzowie zrobimy elegancko. No dobra. I to sobie kurwa elegancko odśnieżymy. Tylko czekajcie, ojojoj, sieczkarnie zasypie mi zaraz, czekajcie, bo ja teraz w bory ujadę. Kurwa. Elegancko. Będziemy sobie gdzieś to widzowie rozpychać, nie? Ty wszędzie, to całego gospodarka sobie odśnieżymy, nie? Dzisiaj z tyłu w sumie nie wiem, czy będę odśnieżał. Chuj tam odśnieża, nie? Co tam? W sumie tak widzowie ma wypożyczony ten punkt, to sobie tam będę, nie? Sobie elegancko. O, tak o wiecie. Tutaj w sumie jak jest ta ziemia, nie? To będziemy sobie tego tutaj porozpychamy to. Rzucimy sobie ten śnieg, tak żeby był tylko przejazd, nie? Co mi mówię, tam z tyłu w sumie nie trzeba, nie? Ja tak myślę, po co tam z sumie z tyłu, jak ja to tak nie jeżdżę. Ale w razie W będę miał miejsce wolne, nie? W razie W jak coś się stanie, to żebym miał widzowie taki tutaj kącik ten swój malutki, nie? Że będę mógł sobie zajęcie ukryć albo coś, nie? Mi się przynajmniej nie zapadł. Ja sobie widzowie tak odśnieżę elegancko. Ogólnie to źle odśnieżamy. Co mam widzowie powiedzieć? Bo powinniśmy odśnieżać od tamtej strony. Od prawej. Bo widzicie, bo pługi zostawiam na lewą stronę, także ja to robię troszeczkę od tyłu, że tak powiem. Ale no dobra. Odśnieżymy tak, żeby chociaż to było, nie? Na z przodu będziemy odśnieżać widzowie tak, jak już powinno być. Ja, co on tu robi? Wszystkie powiedzą śnieżu, skąd to źródeł sprzęt? Chyba odwadzkę pożyczył. O, witam sąsiada! Dżundira. Yep. To odwadzka jest, co nie? Pożyczyłeś. Nie, to jest od tego, od prezydenta pożyczone. To dał ci kurwa, ja jestem kolega z nim. Ja jestem kolega, jak pożyczył ci? To pożyczył, kazał mi to odśniezać i ludziom poodśniezać jeszcze. I on mi zapłaci za to. A ty może tam pracujesz tam u niego już? Ja pracuję kurwa, jak ja tylko odśnieżam. Yep. Ja łapówkę znalazłem, łapówkę mu dałeś. Może ja mu żadnej łapówkiem, powiedział, że jestem dobrym tym, dobrym gościem i mogę odśniezać. Właśnie, dzięki za ten, że za krowę mnie tam zaprowadziłeś do tego. O co, i schowałeś krowę? Miałeś mi gdzieś się upijać, coś. A dało się tego zagonić? No to się zagoniliśmy. No kurwa, wiem, ale ona tam stoi pod garażem. To ona zawiązana, a tak nie ucieknie, nie zmarznie. Chyba. Nie? Bo ja tam razu będę ją doił tam, wiesz, podłączę ten do Jarkę. A ja myślałem, że te rękami będziesz doił. Rękami? Kurwa, mi ręce popuchły, kurwa, jak szlak na stare lata. Tak? No. To sam kurwa doj, chyba, że ty chcesz doić. A to ty, jak ja nawet nie wiem jak. Ty skosiłeś wszystko kukurydzą, zdążyłeś po śniegiem? Tak, wszystko jest zrobione, czekaj, bo kurwa opryskiwa zaraz wypierdolę. Ty może mi od razu mi uśnieżysz za darmo. To ja darmo pojadę tam do ciebie. Chyba za flaszkę, za połówkę ci dam. Ja mogę na to darmo robić. Upijemy kurwa, w tej chałupie. A w tej chałupie nie można chyba. To za Sylwestra już, tak? No, no, na Sylwestra, no. Co za Sylwestra będziesz robił? Ja? Nic nie będziesz robił. No. Ja w domu będę leżał. Gdzie, patykiem? Do góry? No. Brzuchem do góry? Brzuchem słyszałem, do góry, że nie. Tutaj był... Widziałem, na mojej gospodarce ktoś był. Mnie w chałupie nie było, bo mówił syn. No i co się stało? No jakiś kuwa mówił sobie, że gdzieś fornetko tu przyjechał Jasona. To był ten szpieg rosyjski, chciał do mnie kupić gospodarkę przejąć. Zafundował no, mi 100 tysięcy dolarów, czyli 400 tysięcy złotych. Czego się nie zgodziłeś? Tak kurwa, ja się jak? Za co gospodarkę? Kiedy on przyjedzie jeszcze? Ja się zgodzę. Nie chcę tu z sobą mieszkać. I tylko wkurwiasz ludzi. To kurwa chcesz się już może prowadzić, ktoś ci każe mieszkać? Nie, to wej jak będzie, to przyjechał do mnie. Ja mu powiem. Ja za taką ofertę dolarów? To ja pierdolę. No ale to sądzę, że to jest tylko 400 tysięcy złotych, chcę ci przypomnieć. A gospodarka kosztuje. Nie? To z maszynami, on to wszystko chciał kupić z maszynami, nie bez maszyn. No może same maszyny chciał tylko. Nie, on chciał całą gospodarkę z maszynami, ja jadę do ciebie. Chyba z durnią na stary lapa. Jak chcesz to masz, bo ja to w sumie mogę ci oddać. O, to się mi myślałem, że będziemy śnieżą, a to ja się przyjadę, bo ja tam umiem. Masz, weź co tego. Jak to się w ogóle tym robi? Jedziesz? Nie, stoję. Dawaj, bo kurwa, ja sobie kapitalnie śnieżyłem już. Zaraz krowę musimy zagonić. A czego ty kurwa drogi nie śnieżyłeś, głupku? I wywaliłeś kurwa śnieg kurwa na drogę. To jak by dał to jeździć?
Ty, ja gdzie moje BMW jest? A, bo ja zostawiłem mu tego, prezydenta. Tylko tego, tylko... Jindira. Żeby się podnosi. Czekaj, kurwa, sam się bramy nie zamknę, bo bramy zasypana jest. No, tylko ty węża konie podpiąłeś, Gubku. Jak? Tak, wszystko jest podpięte. Co ty bez węża chyba robisz? Dobra, idę do siebie na gospodarkę, zobaczyć, czy krowa żyje. Znaczy nie ma żyć. Od razu mi wydoisz, jak umiesz doić, to masz ręce świeże. Nie umiem. Normalnie będziesz bajek. Dobra, bramę otwieram, ty, a co ten zetro tu mój robi? Czekaj, ja tego ci odstawię. Ja tego, ja ten rozrzutnik zaraz wyrzucę. Tylko czego ten rozrzutnik postawiłeś na środku, kurwa, gospodarki? Tam gdzie miałem postawić, jak nie wiedziałem gdzie. Miałeś Mikulik jechać dzisiaj. No właśnie. Chyba jutro pojedziemy, może, albo nie wiem kiedy. Jutro pojedziemy na piwo. No, w pokażkę mieliśmy zwrócić. Jutro jedziemy na piwko. Dobra, ściężam. Czekaj. Dobra, jadę. Ty, ja te sprzęty miałem pochować na zimę, kurwa, wszystko po... Wszystko na polu. Wapno, kurwa, wapno w polu zostało, zasypane jest. Kurwa, co siada, ale mi tego. No idzie ten teren, to śnieg wywala teraz. Bo ja wam widzę, że ślisko jest, to nie ma co. Ty, ja mam, ja tam chyba... Ty. Wiesz co bym zrobił? No. Trzeba załadował na ten, na przyczepę chyba to, czysto. Kurwa, ale idzie bokiem. Ty śnieg. I zrobisz górkę, wtedy by jechać, no nie? A gdzie znasz taką górkę, żeby jechać i tym jechać? No tam w lesie jest taka duża. W lesie, kurwa. No zobacz, ja... A tu jak bokiem idzie ze torem. Ja, drifty można robić. Kurwa mać, wyjebałem w te baniaki. Ale na drodze się tak nie da zrobić, tylko tutaj się da zrobić, po tym śniegu. No teraz fezu śnieżę. Kurwa, ale ubiłeś tego. Czekaj, czekaj! Uciad, kurwa! Bo mi całe jak zatora zaraz zepsujesz. Ja jadę tyłem gospodarstwa. Kurwa, na nie mogę wyjechać. Wiesz. No, tylko gdzie ja teraz zaśnieżę? Oj, sorry, sąsiad, uderzyłem w tego, maska mi się cała rozwaliła. O stodołę. Zobacz, co się stało. Pierdziel. Kurwa, jeb. Zobacz, co się stało, cała maska mi się tego rozwaliła. Co ja teraz zrobić, sąsiad? No. Nie wiem. No bo ja drifta zrobiłem i uderzyłem w tego, w ścianę. Nie wiem. Ta maska mi się pogięła, rozwaliła, widzę, że maski nie mam. Dobrze ci tak. Kurwa, jeszcze krowa uciekła. Nie, krowa stoi. Ci, kurwa, zaklęcie na ciebie coś rzucił. Ty, co ja teraz zrobię z tym zatorem? Nie wiem, wybierz do żarowicy. Nie, bo żarowicy. Tu w ogóle tego, olej się leje. Mam tego fachowca, on ci naprawi. Podlita się cała rozwaliła. Jak chcesz. Ja mam dupę nie cyplujesz i kurwa, jeszcze mi chyba rozwaliłeś ten trochę. Co? Ścianę. Ścianę mi trochę rozwaliłeś chyba. No ścianę, ja kurwa sobie rozwaliłem całą maskę, widzę, maski nie mam. Ja już śnieżę teraz, daj mi spokój. Śnieżę, kapitalnie. Ty czekaj, bo kurwa rozpierdoli z Ursusa sobie zaraz. Ja krowę popilnuję. Prędzej chyba pół kurwa rozwalę i zwalę na ciebie. Dobra, ja idę krowę popilnować. No a krowa u mnie nie ma. Ja krowa to nie znam. No spoko, bo to nawet nie jest moja krowa. Masz dowód, że to jest moja krowa? Je tę krowę? To nie jest moja krowa. Co? To nie jest moja krowa. A kogo? Złodzieja. Do ciebie, bo ty kurwa ukradłeś komuś krowę. Spoko. Tylko ona sama przyszła. No, a sama by nie mogła przyjść. Ja po krysku pojechałem. Wiesz, że twoje takie wredne. No. Coś stało? Ta zaraz może moja kurwa, czekaj, bo krosa zaraz rozwalić. Moja ta wyjdzie, zaraz ci miodło przypieprzy. Ty, ja ten do stodoły chyba wjadę. Oj, chuj, nawet się nie jada. Dobra, da się. Odjeźdź tym. Jestem na nim trawę, mam skuszone po spodem. Widzisz, to przeszkadza ten kurwa, ten śnieg, może chyba stopnie. Ale postawiłem do stodoły go. Chyba trzeba rozwalić ten śnieg może bardziej. A pierdolę, cały Esiek jeszcze. Takie siaka ci odstawię. Może go do garażu postawił. Co? Może do garażu bym go postawił. A po co chyba do góry żywą? Bo ja miałem tym na kuli wjechać, na tym. Tym szokiem. Wiesz o tym? O, no ale to będziesz mógł sobie elegancko śnieżyć teraz, o miejsce masz. No. Dobra. No na razie mi tyle starczy. Kurwa, matka mi się tutaj rozwaliła. Żeby autem wjechał ten krystek, co nie? Co? Żeby krystek autem tutaj wjechał. No to będzie miejsce, no. Starczy mu tyle. Dobra, jest git. Możesz brać. Już? No, tyle. Dobra. Już tak nie wiem, sprzętu użyłem. Także widzowie, jeżeli wam się dzisiejszy odcinek podobał, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę pod dzisiejszym oczywiście nowym odcinkiem. Subskrypcję na kanale możecie tak zostawić. Dzisiaj z nami oczywiście był sąsiad Indoor. No, widzę ja. Także trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nara!